Ryglicach pojawił się gość. Grzesiek zaprosił fachowca, który przerobi skrzynię biegów z BMW tak, by polubiła się z V8 Lexusa. W naturze takie połączenie nie występowało. I teraz serce mu wyciągamy. Dobra, teraz do góry. Trzeba delikatnie ją. Nigdy nie rozbierałem 8 HP jeszcze. Także okay, pilnuj. Teoretycznie śrubki nie powinny same wypadać, ale to już jest zamiennikowa miska. A, czyli jednak już coś tutaj się działo. Ale to już ktoś wymienił pewnie profilaktycznie olej i miską. Bo filtr oleju w tej skrzyni mamy w tej misce. Że jak chcemy wymienić filtr oleju, to musimy wymienić miskę. Okej. Taka miska, dodajmy, kosztuje około 300 zł. Dobra, i teraz co? Odkręcamy mechatronikę. Musimy ją wyjąć, bo pod spodem znajduje się płyta sterująca. A okej, no to może ty, bo ja nie wiem, które śrubki. Dobra, naprawdę. Prosta sprawa, te większe. Te większe, tak? Dobrze, że chłopaki mają automatyczny klucz, inaczej trochę by im zeszło przy tym odkręcaniu. Chyba wszystko. Tu mamy fabryczny sterownik, fabryczną płytę sterującą. Musimy zamontować tą, którą przywiozłem tutaj, bo jest ona zmodyfikowana i pozwala nam na zewnętrzne sterowanie skrzyni zewnętrznym sterownikiem, a nie wbudowanym fabrycznym. Czyli jeżeli ja bym chciał jako zewnętrzny klient u Ciebie zamówić, to tylko to wysyłam do Ciebie? No tak, to wymieniasz na modyfikację na wymianę albo robisz modyfikację samoczynnie. Dobra, to rozkręcajmy. Trafiłeś? Dobra, tutaj? Trafiono. Mamy to. I tego komputera musimy się pozbyć, który jest tutaj. Dokładnie. A dlaczego? Bo w tym komputerze jest zapisany cały program sterujący skrzynią, ale też komunikację z całym samochodem fabrycznym. Wiem o co. I teraz nie możemy tej skrzyni zamontować w niefabrycznym samochodzie, bo nie mamy fabrycznego ABS-u, fabrycznego silnika, a jak założymy zewnętrzny sterownik, jest on w pełni programowalny, i możemy to spiąć z każdym samochodem praktycznie. Dobra, z każdym. Z każdym, jaki sobie wymyślisz. Dobra, wymyśl Fiat teraz. Duży. Duży Fiat. No to nie mamy problemu. No ale nie mamy sterownika silnika, komputera silnika, który wyśle informacje do Twojego sterownika od skrzyni. To też nie jest problemem. Wystarczy ten sterownik oczujnikować. Musimy podłączyć do niego czujnik ciśnienia w kolektorze, założyć dodatkowy potencjometr na przykład na gaźniku, czujnik położenia przepustnicy i wziąć obroty z aparatu zapłonowego. Już skrzynia będzie jeździć. I tyle? I tyle. Czyli de facto ta skrzynia po Twojej modyfikacji pasuje do każdego auta, jakie sobie wymyślę. Dokładnie. To myślę, że już w niejednym aucie wyląduje. Patrz, że mamy tutaj przerobioną płytę sterującą. W miejsce seryjnego sterownika mamy zalutowane przelotki. Pozwala nam to sterować skrzynią zewnętrzną sterownikiem. Bo te przelotki wyprowadzają nam sygnały sterujące na zewnątrz. Do wtyczki. I teraz nowy komputer wyśle sygnały przez to i przez przelotki trafią do poszczególnych zaworów. Dokładnie, do każdego elektrozaworu, do czujników prędkości. Także będziemy mieli całą obsługę skrzyni, tak jak z serii. I co teraz? Składamy. No to dawaj. By ogarnąć tak złożony mechanizm, trzeba mieć sprzęt i specjalistyczną wiedzę. Dlatego nie są to tanie rzeczy. Wiem, że ten zestaw, który mi przywiozłeś, sprawdzałem u Ciebie na stronie, kosztuje 7100 zł. I miałeś coś wykombinować. Jest to zestaw potestowy i możesz go dostać za pół ceny. Kurde, super.